Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich w kolejnym poradniku do YouTube'a. Poradniku, który będzie dotyczył tego, ile możemy o sobie powiedzieć dla naszych widzów. No tutaj, jeśli śledzicie jakieś takie bardziej znane postacie youtuberów, to wiecie, że tak naprawdę nic o nich nie wiecie. Na kogo głosowali w wyborach? Czy chcą przyjąć uchodźców, czy nie chcą przyjąć uchodźców? Część mówi, jakiego jest wyznania, ale o religii też, jeśli są jakieś pytania, to woli się nie wypowiadać. Najczęstsze ich odpowiedź na drażliwe tematy to no nie, ja tylko gram w gry. No i tyle. Czemu tak się dzieje i czemu nie powinniśmy za dużo o sobie mówić? Wystarczy sobie zadać kilka ważnych pytań. Mianowicie, co się stanie, jak powiemy, że na przykład głosowaliśmy na partię, która jest najmniej popularna? No, na przykład na tą chwilę na Platformę. No stary, jesteś pi, jak możesz głosować na nich? Oni tyle lat rządzili, zobacz jak kraj wygląda i tak dalej. Powiemy, że napis, no to tak samo. Mamy przeciwników, mamy osoby neutralne, mamy zwolenników. I jakby to nie wyglądało, jakąś grupę społeczną do siebie zrazimy. Więc jeśli ją zrazimy, to zamiast tutaj lecieć cyferki do góry, będą lecieć w dół. Łapki też będą lecieć w dół. To akurat żaden problem, bo tak jak już kiedyś mówiłem, one pozycjonują tak samo jak te do góry, tylko efekt wizualny może być brzydki dla oka, niemniej inny jest taki, jak być powinien, czyli że filmy tam są wyświetlane, gdzie trzeba. Niemniej, no będziemy mieli masę hejtu, masę tutaj różnych burd karczemnych na naszych komentarzach, zaczną się ścierać zwolennicy z przeciwnikami i tak dalej, bo wiecie, najbardziej drażliwe tematy, o których nie warto mówić w towarzystwie, żeby się nie zepsuła nam tutaj miła impreza, to rzecz jasna o pieniądzach się nie gada, bo po co? Wiadomo, że każdego drzaźnią. O religii za bardzo też nie powinno się rozmawiać i o polityce. To są trzy takie fundamentalne tematy, że jak chcesz mieć spokój, to nie gadaj. A jak się nie wie, o czym można pogadać, to o czym się gada? O pogodzie. Czyli najbardziej pierdowaty temat. Będzie padać, czy nie będzie? No Jezu, jakie to ciekawe. W każdym bądź razie, dlatego zauważcie, że no nic nie wiecie o tych youtuberach. Jeśli o części coś wiecie, to przypłacili to oni jakimś, w cudzysłowie, kosztem swoich subskrypcji, no są już nielubiani w jakichś tam kręgach i tak dalej. Nie opłaca się też wojować z najbardziej znanymi, nie do końca najbardziej znanymi, może takimi youtuberami, które mają rzesze dzieciaków. Czyli wiecie, oglądają je zazwyczaj taki tam przedział 10-16, no co by nie mówić o dzieciach, to łatwo nimi manipulować. Wydaje im się, że są mądrzy, że znają cały świat i tak dalej. No sami byliśmy dziećmi. Można sobie troszkę się cofnąć. Różnie to z pamięcią bywa, ale aż tacy starzy nie jesteśmy. Można sobie przypomnieć, jak to było. No i jak się cofniemy, to wiemy, że byliśmy podatni na wpływy. Dzieci są też w miarę aktywne, wiecie, jak ja bym powiedział, tutaj u mnie jest bardzo dużo dorosłych na kanale i to takich dorosłych, czyli 30-40 mam największy odsetek, czyli już ludzi, którzy powinni mieć wszystko, jeśli chodzi o doświadczenie życiowe, bardzo konkretne. No, do manipulowania oczywiście każdego można zmanipulować, to już jest kwestia tego, jaki mamy intelekt i jak dobry manipulator jest, no i te dwa czynniki ze sobą trzeba porównać, no i również dostęp do informacji, więc łatwiej jest takie dzieci nasłać na kogoś, żeby kogoś zniszczyły, niż ludzi dorosłych. Człowiek dorosły zwyczajnie większość tematów olewa, ma to gdzieś, nie chce mu się, jest leniwy i tak dalej, więc YouTuberzy, których ogląda więcej dorosłych, nie będą brać udziału w tego typu akcjach i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Więc nie opłaca się wojować. No nigdy się nie opłaca wojować. Zawsze po wojnie są jakieś straty i trzeba odbudowę prowadzić. Nieważne, czy to wojna internetowa, czy zwyczajna. Więc to po pierwsze, więc nie starajcie się nikogo opluwać, jak będziecie zaczynać. Wiem, że to tak korci. Wszyscy młodzi youtuberzy zawsze myślą, że ich materiały są najlepsze, że wszyscy ci, którzy mają więcej subskrypcji i większe doświadczenie już, badziewie nagrywają, co oni tam wiedzą, robią jakiś chłam, w ogóle nie wiadomo, czemu ktoś ich ogląda, bez sensu. O tych więkkich to już w ogóle kiedyś powstali i mieli farta, im się udało i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to wszystko wygląda. Więc no, tego też nie radzę robić, bo to się naprawdę źle kończy. Często więcej się będziecie angażować w to oczernianie kogoś niż swoją pracę. No, a na to nie można sobie za bardzo pozwolić. No, czas jest cenny, a będzie go coraz mniej, a nie coraz więcej, jak będziecie się starzeć. Dobra, kolejna kwestia, bo ktoś mi się tu dobija. Kolejna kwestia. Jeśli za dużo ujawnimy o sobie, to najzwyczajniej w świecie możemy dostać obuchem od przemiłych i sympatycznych ludzi, jakich mamy wszędzie. No, za przykład może podam Rocka. Rock ogólnie, jeśli chodzi o YouTube'a, bardzo dużo rzeczy... No, był jednym z pierwszych, które wprowadziły, na przykład kamerka, więc no, jako pierwszy odważył się, no, nie powiem, że na pewno jako pierwszy, ale tak jak mówię, jeden z pierwszych, odważył się pokazać swoją twarz. Nie wiecie, jacy są ludzie. A jeśli nie jesteś jakiś mega przystojny, piękny i tak dalej, no to mogło być różnie, mogli powiedzieć, no nie, no stary, gdzie z tą mordą do ludu, no weź się schowaj, wiadro na głowę i nie pokazuj się nigdy, dobrze, że głos masz fajny, ale buńka do telewizji, to ty się nie nadajesz i tak dalej. No ludzie są chamscy. Są chamscy, są prostaccy. Oczywiście nie wszyscy, nigdy nie należy uogólniać, niemniej zawsze jest jakiś odsetek, a że widać zawsze chamstwo i łajdactwo. Co począć? Po prostu człowiek kulturalny, w ogóle mu do głowy nie przyjdzie, żeby coś takiego powiedzieć i najczęściej nawet tego nie pomyśli. Na chami prostak, co pomyśli, to wykrzyczy, no i później słyszymy takie różne piękne epitety. Więc pamiętajcie, chamy i prostaki będą was atakować od początku do końca, dopóki im się nie znudzi albo nie będą mieli kogoś nowego do atakowania, więc no, na takich ludzi trzeba uważać. Kolejna sprawa. Radziłbym ostrożnie z pokazywaniem rodziny. Tutaj też jako przykład może posłużyć Rock. Rock nagrywał kiedyś chyba Minecrafta. Tu już mnie może pamięć mylić, ale wydaje mi się, że Minecrafta chyba właśnie ze swoim małym synkiem. Bardzo fajny, pocieszny chłopak. Radosny, więc widać, że jest mu dobrze, jest kochany. A jakie powstały różne memy na ten temat, jakie chamstwo w ogóle i łajdactwo, ja bym z czymś takim tępiłbym masakrycznie, nie bawiłbym się w ogóle, by pozwy sądowe szły takie za tutaj no, szkalanie dobrego imienia i tak dalej. Wydoiłbym wszystkie te osoby tak i ich rodziców, bo to najprawdopodobniej to gówniażeria. Tak bym ich wydoił, żeby ich na internet nie było stać. Jakby ktoś tak atakował moją rodzinę. Bo wiecie, mnie można obrażać, mi to tryka i powiewa. Mam tak od małego i mnie to w ogóle nie rusza, w ogóle czyjeś zdanie. Zawsze miałem swoje i mam naprawdę, no, cała klasa mogła iść w jedno miejsce i wszyscy mówili chodź, jak ja nie chciałem, to nie poszedłem, więc wpływ jaki mają na mnie inny jest żaden. No i tak było, jest i nie wiem, czy pozostanie. Wpływ mają na mnie tylko osoby, które szanuję, które są w stanie przekonać mnie do swojego zdania, które to robią w sposób skuteczny, a nie taki, że coś tam brzydko mówią albo kogoś obrażają. Taką rozmową to tylko na podwórku z meliniarzami można rozmawiać. Niemniej, zobaczcie, jak Rock właśnie to przypłacił. No, dla mnie to było po prostu straszne i to pokazywało, że internet to nie tylko samo dobro, ale również jest tutaj masa takiego, już powiem bardzo brzydko, ludzkiego śmiecia, bo inaczej się tego nie nazwie. To są takie osoby, które nic sobą nie reprezentują. No i no co zrobić? Musimy na nie uważać, dlatego tak jak mówię, zauważcie, że to w ogóle dotyczy bardzo wielu ludzi i najbardziej znani aktorzy często nie pokazują swoich rodzin, dzieci, to jest wszystko taka, bo wiedzą co właśnie może ich spotkać. Zobaczcie, wystarczy, że to jest 0, ileś tam 0% ludzi się zachowa bardzo chamsko i co was obchodzi z tego, że kilka czy tam kilkanaście milionów zachowuje się według was w porządku, jak wasze dzieci zostaną zranione przez te poszczególne jednostki. No po co to komu? Zwyczajnie nie ma absolutnie sensu tego robić. Owszem, są youtuberzy, którzy tam pokazują brata, siostrę, no Izak ostatnio brata pokazał, chyba tam w piłkę grali, no ale wiecie, też nic o tym bracie za bardzo nie wiecie, ani ten, no tam zgodził się wystąpić, okej. Niemniej tak podejrzewam, że parę chamskich komentarzy, no nie przeglądałem, ale no, jak znam życie, to było na temat jego brata, co to za fajans typu inne tego typu określenia, teksty. Nie będę tutaj się wysilał i cytował na, tak jak mówię, jakąś gówniarzerię, bo mija się to z celem. Niemniej chyba każdy zrozumiał, o co mi chodzi. Dlatego, no pamiętajcie, polityka, nie? Religia, no tylko takie, wiecie, powierzchowne, no tak, wierzę, chodzę, no ale nie rozmawiam, bo nie ma o czym, to moja prywatna sprawa, to tak część osób wam powie. No, tak jak mówię, o nikim nic się ciekawego nie dowiecie, więc te wszystkie Q&A, jakie są robione, to najczęściej takie pytania, wiecie, no takie totalnie pierdowate, no, o niczym, no jaki kolor lubisz, albo inne tego typu bzdety takie totalne. Większość ludzi się po prostu boi na cokolwiek wypowiadać. W ogóle pomijane są takie pytania. No, możecie sobie zobaczyć. No, ja tak bardziej śledzę no, Hallaka, Izaka, kiedyś śledziłem Rockiego, Rocka cały czas. Nawet śledziłem jakiś czas też tak uważniej. Ranek, kto to był? Zaraz sobie przypomnę, już mi... Wyleciał mi z głowy taki znany youtuber, straszny. No gdzie on jest? Zawsze z Rokiem nagrywa. Royson, Rojo, no właśnie. Wybacz, Rojo. I tak mnie nie oglądasz, ale spoko. Rojo to jest też wyjątkowo inteligentny gość z takim dosyć fajnym podejściem do życia. Co prawda, no, kreuje się w większości tych gier na takiego, wiecie, lekkiego wariata głupka. No jest to typowo pod publiczkę dziecięcą robione, rzecz jasna. No ja przestałem go oglądać właśnie przez to. No, nie wiem, czy bierze to pod uwagę, ale właśnie sporo ludzi mojego pokroju uważam, że go nie ogląda, bo za dużo, on ma niby te dwa oblicza i tak. No wiadomo, to wszystko, on tam bodajże socjologię studiował, no to też miałem ją na studiach, więc wiem, z czym to się je i nie bierze pod uwagę tego, że odpływa mu naprawdę dużo ludzi, którzy by go oglądali jego prawdziwego, a nie wersję jego dziecinną dla... No nie powiem tu, no dobra, o ludzi o małym intelekcie, może tak to powiem. Bo naprawdę to co on samo przedstawia, te wiecie, te chamskie teksty, what the fuck i te inne takie, to jest żenujące. No. Większość ludzi śmieszy w internecie takie naprawdę dno dna, taka słabizna totalna. Widać, że nigdy nie byli na jakimś porządnym kabarecie i no, nie poczuli tego prawdziwego albo sytuacyjnego, dobrego żartu, a te takie bzdety i najczęściej przekleństwa gdzieś w jakimś odpowiednim momencie, to jest takie słabe. No ale z tego właśnie mi się wydaje, że dużo osób powyrasta i właśnie do tego no 1 256 000 subskrypcji to jest masakrycznie dużo. Na filmy ile ogląda? Zobaczcie, tam gdzie jeszcze Izak pomaga, albo są tutaj bardzo fajne zresztą jego paintballe, to jest ok, ale tak to zobaczcie, 50-50, jakieś kody albo unboxing, no to ok. Izak, razem z Izakiem jest 130. No tutaj naprawdę widzę, zobaczcie, 20, 80, 50, 40, 40, 40, 15, 70, 40, 50. Tutaj fany moment z Izakiem. No niestety, no tak jak mówię, no, mnie to nie bawi, dlatego chyba z rogu oglądałem, ale później już te pierdowate poczucie humoru mi w ogóle nie pasowało. A facet sam w sobie widać, że bardzo ciekawy, więc no, nadal go lubię, tyle, że już nie dzierżę tej dziecinady po prostu. No nie mój styl, bardziej wolę Hallaka, który jest poważny, czasem jak przypieprzy też jakimś tekstem, to na boki zrywać. No i to mi się bardziej podoba, no ale to wiadomo, no ja jestem w mniejszości, więc nie ma się co mną sugerować. Niemniej, no, pamiętajcie moi drodzy, czym więcej siebie dacie dla swoich widzów, tym bardziej może was to boleć. I pamiętajcie również, żeby z chamstwem za bardzo nie dyskutować, bo nie ma po co. Wiadomo, że głupek zawsze chce sprowadzić się do swojego poziomu, a potem doświadczenie im pokonać. Więc nie ma co schodzić do ich poziomu, bo to jest gdzieś tam w piwnicach, w lochach, w dungeonach. Nie opłaca się. Zwyczajnie brzydko tam pachnie, nie ma po co tam chodzić. Chodźmy sobie po świeżym powietrzu, gdzie nie ma zatrucia tego całego. Tak jak tutaj, proszę, Hallak z Diego. Można. Więc pozdrawiam Hallaka. No i cóż, moi drodzy. Poza tym... Nie wiem, czy do końca. Pamiętajcie również, że YouTube nie zapomina. Tutaj te wszystkie filmy, które nagracie, można sobie wziąć śmiało od najstarszego i wszystko posprawdzać. Więc czasem gdzieś coś, kogoś obrazicie albo powiecie za dużo, ktoś wam to może wyciągnąć kiedyś. Tak jak tutaj się obrażali na tej dramie. Matko, Ator, nie pamiętam, z Gimperem bodajże, i potem usuwanie filmów, tego typu rzeczy, no to jest właśnie niepotrzebne, gdzieś ktoś przegnie, tak jak mówię, wojny, teraz widzicie, no w takiej wojnie Atora z Gimperem, Ator stracił masę subskrypcji, Gimper może stracić spore pieniądze, no po co to komu? Ja rozumiem, że się robi dramy, tak jak, nie wiem, czy już o tym mówiłem, mogłem mówić, że się robi takie dramy, faktycznie, wiecie, to jest pic na wodę i fotomontaż, takie dramy, że tam dwóch gości się pokłóci, a są w stałym kontakcie ze sobą, robią ustawkę, czyli, że tam kontrolowanie na siebie jadą, nasyłają ludzi, aktywność rośnie, wszystkiego, hajs się zwiększa, no i tyle. No ale to jest tak jak mówię, to jest celowe i takich dram też było bardzo dużo. Potem oczywiście zawsze wszyscy się godzą, wszystko jest cacy, już się kochają, no, takie wiecie, dzieci nada. Ale niemniej efekt jest tego w większości wypadków taki, jaki youtuberzy chcą mieć, pożądany. Czyli, że wzrasta im tutaj rozpoznawalność kanału, no i o to im chodzi. Dużo osób się interesuje takimi głupotami, inaczej tego nie nazwę. No i tyle. Tak jak są, zresztą, wiecie, tak jak są paparazzi, którzy czyhają na różne znane osoby, no, najczęściej na aktorów, to tak samo są również youtuberzy, którzy nagrywają o innych youtuberach, żeby się wybić na tamtych, więc można ich nazwać youtuberami paparazzi. Takie zjawisko jest, można je zaobserwować. Chociażby ostatnio na przykład jest youtuber, który właśnie pokazywał, że wbija na chaty do różnych ludzi. Rocka ostatnio tak widziałem. Więc no wiecie, no, On jedzie do wszystkich sławnych, pokazuje tych sławnych, więc wystarczy, że w filmie jest, że to jest chata kogoś sławnego i on ma taką oglądalność, że Rock mówi, żeby chętnie taką miał. To też jest pomysł. To też jest pomysł na kanał. Ale no pamiętajcie, takie osoby mogą, wiecie, to jest gościu, który robi w miarę pozytywną robotę, no bo co tam, że ktoś zobaczy waszą chatę czy coś takiego. Jeśli chcecie pokazać, nie macie syfu akurat, nie ma sprawy, prawda? To oczywiście był pół żartem, pół serio. Wiadomo, że są brudaski i są czyściochy. Niektórzy mają w domu laboratorium, a inni pobojowisko. No cóż, każdy mieszka tak jak chce i nikomu nic do tego. Ja jestem, tutaj wyznaję bardziej angielską zasadę, że mój dom, mój zamek i tutaj wchodzi tylko ten, który, jeśli mu opuszczę mój most zwodzony i tyle. No, nikomu nic do tego, co ja tutaj robię i tak dalej. Póki oczywiście nie robię nic złego, rzecz jasna. No ale to tak nawiasem mówiąc. Więc no pamiętajcie, że wszystko może zostać wyciągnięte, internet wszystko pamięta. Musicie być po prostu ostrożni. Zawsze, jeśli gdzieś chcecie odpowiedzieć na jakieś takie pytanie, które no jakbyście nie odpowiedzieli, to przyniesie wam straty, to lepiej sobie darować. Najzwyczajniej w świecie. Tym bardziej, że jeśli na przykład trafiliście w jakąś niszę albo no, wasz kanał, wiecie, bardzo fajnie się rozwija, no to można to, wiecie, wszystko można odwrócić, wszystko można zepsuć, więc tego nie róbcie. Nie ma najmniejszego sensu. To tyle, moi drodzy. Myślę, że temat w miarę wyczerpałem i ostrzegłem przed różnymi złymi rzeczami. No, tak jak mówię, najlepiej uczyć się na błędach innych. No, zawsze się jakieś popełnia, więc po co powtarzać po kimś? No tutaj głównie służy mi za przykład Rock, no ale jest jeszcze masa innych youtuberów, która popełniła sporo błędów i wypływają one. Pomijam już youtuberów przestępców, którzy też się zaczynają pojawiać. No, jeśli coś takiego jest prawdziwe i ktoś ma dowody, to od razu się zgłasza takie rzeczy na policję. Ostatnio wypłynęła sprawa bodajże z jakimś pedofilstwem. Niepoważne jest wykorzystywanie swojego no tutaj no nawet nie wizerunku, to bardziej rozpoznawalności, bardziej swojego nie wiem, fejmu, tego, że jest się sławnym, do zachęcania dzieci do seksu, no to za to kryminał, moi drodzy, żeby nie wyszedł przez 50 lat, jeśli to prawda. No to jest dla mnie szczyt po prostu, szczyt szczytów. No ale niestety, zawsze ja uważam YouTube za naprawdę fajne medium. Może, jeśli by się dobrze rozwijał, naprawdę sporo dać dla wielu ludzi, no ale również jeśli znajdą się w nim tacy ludzie, jak jakieś pedofile, jak jacyś ludzie, którzy mają naprawdę nierówno pod sufitem, a tacy często się też niestety wybijają, no to niestety, no trzeba ich eliminować jak najszybciej. No tutaj, tak jak mówię, jak ktoś ma jakieś dowody, że gdzieś słyszał, czy zna osobę, która została czy to zgwałcona, czy coś takiego, no ludzie, przecież o tym się nie gada, tak jak tutaj jakieś dyskusje, jakieś duperele, to jest zawsze dwie strony medalu. Albo ktoś kogoś oczernia i za to też powinien dostać porządną karę finansową, żeby nie gadał głupot o innym i nie obrażał. No wiecie, jak ktoś powie o mnie, że kogoś zgwałciłem, no to przecież no jak to o mnie świadczy? Od razu jestem gwałcicielem, no ale to jeśli to jest nieprawda, no to wyobraźcie sobie, że ktoś o was powie albo o waszej rodzinie, tego typu właśnie, tego kalibru no takie zdanie i to pójdzie w eter, że wszyscy znajomi o tym wiedzą, czy coś takiego, no ludzie, no przecież takie osoby, jeśli to jest nieprawda, od razu powinno się tępić masakrycznie takimi karami. Ja już w życiu jeden proces wygrałem i dana osoba dostała tak porządnie w kość, że przez wiele lat będzie się z tego wychodzić i nie mam zamiaru się cackać z takimi ludźmi. Oczywiście, to nie był jakiś tam taki, wiecie, jakiś tam śmieszny hejter z jakiegoś forum, czy z komentarzy, czy coś takiego, bo takich ludzi po prostu w ogóle się nimi nie zajmuje, bo to nie ma czym. Ale no tak jak mówię, jak są jakieś osoby, które zaczynają, no też jak będziecie właśnie na YouTubie, to się nie czajcie, składajcie pozwy i masakrycznie po prostu karajcie, jak tylko prawo pozwala takich ludzi. Nikt nie ma prawa was oczerniać, tak jak my nie mamy prawa nikogo oczerniać. Ja nigdy na nikogo bezpodstawnie nie powiedziałem czegoś nieprawdziwego. Jeśli nie wiem, to się nie wypowiadam i wam radzę podobnie, bo już w Polsce zaczyna być coraz więcej pozwów. Właśnie czy to za szkalowanie, czy za mówienie nieprawdy i tego typu rzeczy. I można naprawdę dostać po kieszeni konkretnie, że nie jesteśmy bogatym społeczeństwem, to kara na przykład 20-30 tysięcy, oczy takie będą, jak dostaniecie. Więc nie bawcie się w żadne wojny, jeśli jesteście chętni do komentowania różnych rzeczy. Jeśli jesteście świadkami przestępstwa, macie jakieś dowody, to zgłaszajcie to na policję, nie komuś wysyłajcie czy jakieś inne głupoty, tylko samemu się idzie i no, jakiś obywatelski obowiązek musi być spełniony. No albo po prostu taka osoba później dalej będzie robić różne straszne rzeczy, jeśli faktycznie je robi. No, nie dajmy się zwariować, mówiąc krótko. Więc na takie rzeczy musicie być gotowi, jeśli chcecie mieć swój kanał, jeśli wam się on rozrośnie. Tak jak mówię, mój to jest śmiech na sali, te 5000 subskrypcji i tak dalej, to jest dalej malutkie, to jest takie dzieciątko, niemowlątko youtuberuś, który nic nie znaczy. Niemniej, no tak jak mówię, ja to robię dla fanów, ja z tego nie żyję, ja mam swoją firmę od wielu lat, jeszcze tutaj coś powiem, co potem można wykorzystać, coś o mnie. Ja swoją firmę założyłem na studiach, więc już jak zacząłem studiować tylko rok, potrzebowałem pieniądze od rodziców, później już od wielu, wielu lat się sam utrzymuję. No i tak mi zostało, a YouTube'a nagrywam po prostu, bo lubię, bo sprawia mi to przyjemność, takie swojego rodzaju hobby, ale że na przykład kiedyś jest szansa, bo zawsze jest, że zrobiłoby się z tego jakieś dochodowe źródełko, no to czemu nie? Przecież nie będę wyrzucał pieniędzy za okno. No aż taki bogaty nie jestem, chociaż biedy nie klepię. Wiecie, jeśli się robi coś, co się lubi, dużo osób tak startowało, zauważcie. I to nie chodzi tylko o YouTube'a, o różne firmy. Moi koledzy ze studiów też robili to, co lubią. Część zaczęła na tym zarabiać i bardzo się cieszę ich szczęściem. I wam również tego życzę. Jeśli coś sprawia wam wielką pasję, róbcie to. Nie patrzcie na pieniądze. Pieniądze mogą przyjść same i może być ich więcej, niż jesteście w stanie w ogóle sobie wyobrazić. Tak czasem bywa. Czasem, nie musi tak być. Ale życie mamy jedno, więc warto spędzać je tak, jak lubimy. Jeśli ktoś lubi nagrywać na YouTubie, niech nagrywa. A że go będzie oglądało tam 500 osób, 1000, 50 osób, no to co z tego? Kogo to obchodzi? Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się. No i oczywiście mimo wszystko, jeśli chcecie mieć swój kanał, to życzę wam, żebyście byli jak Izak, jak Rojo, jak Rock. Czemu nie? Powodzenia wam wszystkim. Trzymajcie się. Cześć.